Dzisiaj jakby trochę Was więcej, bardzo mnie to cieszy. Dzisiejszy temat na pewno jest bardzo ważny dla Was, młodych ludzi. Wczorajszy też był bardzo ważny, bo bez tamtego wczorajszego tematu trudno byłoby dobrze zrozumieć to, co chcemy sobie powiedzieć dziś. A dzisiaj będziemy mówili o czystości, o czystości. Tak się składa, że wczoraj miałem okazję przypomnieć o tym, co może niszczyć naszą wiarę, czyli co nas może odciągnąć od Pana Boga, co nas może niejako wrzucić w grzech ciężki. Co to jest grzech ciężki? To jest taki stan człowieka, kiedy właściwie człowiek dobrowolnie wyrzuca Boga ze swojego serca. To jest coś okropnego, bo z jednej strony Bóg nas bardzo kocha i robi wszystko, żeby być jak najbliżej nas. I daje mnóstwo znaków, że jest przy nas, że istnieje, że nas kocha. Ku temu miało służyć to zadanie, które Wam dałem. Tak z ciekawości, kto próbował je zrealizować? Ręka do góry. Pamiętacie, jakie to było zadanie? Dobrze, jedna, dwie osoby. Spróbuję podejść i zapytać nieobecnym. Powiem, że chodziło o to, żeby próbować powiedzieć Panu Bogu coś takiego. Panie Boże, daj mi znak, że jesteś. Daj mi znak, że jesteś. Co się stało? Być może dał, ale nie zauważyłem. Dobrze, może tak być. Któraś z Was podnosiła rękę, tak? Ja tak poczułam się spokojnie i tak nie zamartwiałam się i po prostu mile spędziłam dzień, można powiedzieć. Ten znak, który Ty otrzymałaś, jest bardzo charakterystyczny dla doświadczenia Bożej obecności. To jest takie poczucie bezpieczeństwa. W którym momencie człowiek poczuje, że jest bezpieczny? Myślę, że takie poczucie mają dzieci, ilekroć matka bierze je na ręce. I dobrze, że właśnie coś takiego się zdarzyło, bo to jest właśnie chyba taki najczęstszy znak, który Bóg daje nam. Poczucie bezpieczeństwa, spokoju. Nie martw się, ja jestem przy Tobie, przytulam Cię do mojego serca. Nic Tobie nie grozi. Stąd pewien psalmista kiedyś napisał, choćbym szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I dokładnie ilekroć będziecie się modlili do Boga, Panie Boże, pokaż mi, że jesteś, a warto modlić się, zwłaszcza wtedy, kiedy grozi Wam jakieś niebezpieczeństwo, kiedy czujecie, że coś się Wam sypie, to wtedy bardzo możliwe, że doświadczycie takiego spokoju. Nie martw się, ja jestem przy Tobie, czuwam. Jeżeli chodzi o świadectwo tego tutaj kolegi, że być może były te znaki, ale ich nie zauważyłem. Druga modlitwa jest właśnie taka. Panie Boże, daj mi dostrzec ten znak, daj mi dostrzec, bo może ja chcę zobaczyć coś innego, a Ty przyjdziesz do mnie w czymś zupełnie odmiennym. To jest tak, czy Pan Bóg wysłuchuje wszystkich naszych modlitw? Wysłuchuje bez wątpienia. A czy wszystkie spełnia? Pan Bóg spełnia nasze modlitwy, ale bardzo często nie tak, jak my byśmy to chcieli. Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw i bardzo często nam błogosławi, ale nie tak, jak my byśmy tego chcieli. Co by było, gdyby Pan Bóg wysłuchiwał wszystkich próśb o wygraną w totolotkę? Kiedyś ktoś chyba nakręcił nawet taki film, nie pamiętam tytułu, że Bóg zaczął wysłuchiwać wszystkich próśb ludzi, chyba Bruce Wszechmogący. I to była jedna wielka katastrofa. Nie wiem, czy ktoś widział ten film, chyba Jim Carrey grał w tym filmie. Jeżeli nie, to może warto go sobie obejrzeć. Chyba byłoby niedobrze, gdyby Bóg wysłuchiwał naszych modlitw tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. I w każdym razie grzech ciężki to jest taki stan, kiedy człowiek wyrzuca Boga ze swojego życia. Panie Boże, Ty mi możesz dać wszystko, bezpieczeństwo, miłość, ale ja tego nie chcę. Bo mam swój własny pomysł na życie. Jest ktoś, kto może dać mi to szczęście i niekoniecznie będziesz to Ty. Takich ludzi jest wielu. Albo może to my właśnie obrażamy się na Pana Boga, że mamy do Niego jakieś prośby, modlitwy i On nie wysłucha ich tak, jak my byśmy tego oczekiwali. A ponieważ mamy przepis na szczęście w naszym życiu, będziemy się starali za wszelką cenę robić to po swojemu. I co się wtedy dzieje? No właśnie, człowiek popada w grzech ciężki, taka recepta na szczęście. Czyli jest dziewczyna, chłopak, no i nagle jest przykazanie Boże, które mówi, że wszelkie jakieś czułości,
dopiero po ślubie, wszelkie jakieś doświadczenia fizyczne. I oni twierdzą, przecież to nas unieszczęśliwia. A więc co tam przykazania? Mamy jakieś swoje własne pomysły na szczęście i idą na całość. Nie ma żadnych hamulców, nie ma żadnych barier. I niestety następuje wyłom przeciwko czystości przedmałżeńskiej. Wydaje się, że niby są szczęśliwi, ale jak wygląda to szczęście? Jak można budować szczęście bez Pana Boga? Ten temat to za chwilę sobie rozwiniemy. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo wielu młodych ludzi odchodzi dzisiaj od Pana Boga, wpada w grzech ciężki, w stan odłączenia od Boga właśnie poprzez grzechy nieczystości. Kto jak kto, ale wasze pokolenie jest najbardziej atakowane dzisiaj różnymi bodźcami o podtekście erotycznym, seksualnym. Jak się przed tym obronić? Bo walka idzie o ogromną stawkę, o wasze dusze. Myślę, że trzeba bardzo mocno trwać przy Panu Bogu i starać się zrozumieć, o co Mu tak naprawdę chodzi w tych przykazaniach. Bo to, co my sobie teraz powiemy, to wszystko będzie się opierało na Bożych przykazaniach. Kiedyś spotkałem pewnego młodego człowieka, który mówi, że to jest bez sensu, że religia katolicka jest bez sensu, bo to jest system zakazów i nakazów. Ja mówię, chłopie, popatrz na to z zupełnie innej strony. 10 przykazań to nie jest 10 zakazów. To jest 10 drogowskazów dla człowieka, który chce być w życiu naprawdę szczęśliwy. I tak czasami, kiedy wołają nas do umierającego, to patrzymy na tego człowieka, który wie, że jego godziny są policzone i albo umiera z uśmiechem na ustach, albo płacze, jest przestraszony. Ja życzę każdemu z was, żeby umierał z uśmiechem na ustach. Ta druga opcja jest w gruncie rzeczy straszna. Straszna i ogromny jest strach ludzi, którzy wiedzą, że pogubili się w swoim życiu, bo nie wiedzą, co będzie czekało ich po drugiej stronie. I te godziny, minuty oczekiwania na to, co się wydarzy po ich śmierci, to są najgorsze doświadczenia, jakie spotykają ich w życiu. Można sobie tego zaoszczędzić. Jak powiedziałem dzisiaj, walka idzie o wielką stawkę, to znaczy o wasze dusze. Na początku XX wieku, wczoraj o tym mówiłem, Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie, pokazała im piekło. Dzieci były do tego stopnia przerażone, że mówiły, że umarłyby z przerażenia, gdyby Matka Boża nie zapewniła ich, że one po śmierci na pewno pójdą do nieba. I później dzieci pytały Matkę Bożą, dlaczego w piekle jest tak wiele młodych ludzi. Maria odpowiedziała, przez grzechy nieczystości. Zobaczcie, to było na początku XX wieku. Nie było wtedy internetu, telewizji, dostępu do wszelkich serwisów erotycznych, pornograficznych. Nie było kolorowych gazetek w każdym kiosku ruchu. Nie było dostępu do tego, co wy macie teraz na wyciągnięcie ręki. A ile ludzi wtedy potępiało siebie i swoje dusze przez grzechy nieczystości. Co dopiero dzieje się dzisiaj? Strach pomyśleć. I nie jest to tylko kwestia wyobraźni, bo przecież do dzisiaj Matka Boża objawia się w różnych miejscach świata i wzywa do opamiętania. Tak się składa, że ja jako duszpasterz mam okazję posługiwać jako kapłan w ramach tak zwanego Ruchu Czystych Serc. To jest takie stowarzyszenie ludzi, którzy chcą żyć w czystości jak najdłużej, chcą mieć czyste serce. To nie tylko chodzi o te kwestie związane z naszą seksualnością, ale to jest takie pragnienie niepopełniania grzechów ciężkich. Ale oczywiście największy akcent, nacisk jest położony na modlitwę o zachowanie czystości przedmałżeńskiej. Wiedząc dokładnie to, że młodzi ludzie w tym najczęściej upadają. I są tam ludzie, którzy zarówno w tej materii są absolutnie krystalicznie czyści i są ludzie, którzy są już bardzo poranieni, którzy weszli w niejedną bagienkę. I rozmawiam z nimi już od wielu lat, wymieniamy doświadczenia i oni proszą, proszę księdza, jeżeli ksiądz gdzieś będzie wśród młodych ludzi, gdzieś prowadził rekolekcję, niech zawsze ksiądz mówi im coś o czystości. Bo nie można sobie większego piekła na świecie zgotować niż upadając w tego rodzaju grzechy. Bo my straciliśmy szczęście właściwie do końca życia, tak mówią ci ludzie. Takie postawienie sprawy, że stracili szczęście do końca życia z ich strony jest pewną przesadą, bo uważam, że to szczęście mogą pod pewnymi warunkami odzyskać. Ale oni przez pewien czas doświadczają piekła na ziemi.
I oni mówią, proszę księdza, jak ksiądz pójdzie do młodych, proszę im przede wszystkim o tym mówić. I dlatego właśnie chciałbym dzisiejszą konferencję poświęcić właśnie kwestii czystości. Dlaczego warto zachowywać czystość przedmałżeńską? Co właściwie Pan Bóg w tej materii ma nam do powiedzenia? W Piśmie Świętym zawarte jest wszystko. Najważniejsze odpowiedzi na pytania każdego człowieka, zarówno młodego, w średnim wieku, starszego, umierającego. Także tego, który chce kochać. Ja nie znam człowieka, który nie chciałby być kochany, który nie chciałby doświadczyć prawdziwej miłości. No nie spotkałem jeszcze takiej dziewczyny, która by powiedziała, że księdza, ale ja tak właściwie to nie chcę być kochany. Nie chcę spotkać takiego chłopaka, który by mnie pokochał. Nie zależy mi na tym. Może byłyby takie osoby, które by tak powiedziały, ale okazuje się, że często to jest jakaś forma gry, pozy, maski. Kilka pytań i widzimy, że tak wcale nie jest. Każdy chce doświadczyć prawdziwej miłości, każdy chce być naprawdę kochany, ale żeby doświadczyć tej prawdziwej miłości, żeby być naprawdę kochany, żeby to była prawdziwa miłość, musi to być miłość błogosławiona przez Boga. Czyli taka miłość, jakiej pragnie Bóg, bo On wie, co da nam prawdziwe szczęście. Co Pan Bóg mówi nam o czystości, o prawdziwej miłości? W tej prezentacji starałem się zawrzeć najważniejsze fragmenty w Piśmie Świętym, które mówią o czystości. Na pierwszym slajdzie mamy patronkę młodych ludzi, patronkę czystości. Ktoś wie, jak ona się nazywa? Tak, bo tu pisze. Błogosławiona Karolina Kuskówna, kiedy żyła 1898-1914, czyli w momencie śmierci miała 16 lat. Kto z Was ma 16 lat? Ręka w górę. To była Wasza rówieśniczka, to była Wasza rówieśniczka. Ona nie umarła śmiercią naturalną. Ona została zabita, zamordowana w obronie czystości. Było to w pierwszych dniach I wojny światowej, kiedy na jej wioskę, niedaleko Tarnowa na południu Polski, napadła grupa żołnierzy rosyjskich. Ich celem było nie tylko zabić tych, którzy byliby zdolni do obrony, ale także zhańbić naród polski, zhańbić kobiety. Napadali na te wioski, mordowali kogo się dało, a młode dziewczęta, jeszcze młodsze niż te 16-letnie, po prostu gwałcono. Bardzo często też mordowano. I ona była jedną z pierwszych, którą napadnięto w tej wiosce. I co ich zdziwiło, ona stawiła im konkretny opór. Ona stanęła w obronie godności wszystkich kobiet w tej wiosce. W ostateczności próbowała uciekać, zmuszona do tego, ścigano ją. Zadano jej bardzo wiele ciosów, szablą, bagnetami. Była bardzo poraniona, gdzieś doliczono się kilkudziesięciu ran na jej ciele. Zmarła z wykrwawienia, ale zachowała dziewictwo. Proszę zobaczyć, jak dla niej to było ważne. Stanąć w obronie godności każdej młodej dziewczyny. Tak się zastanawiam, czy dziś byłaby taka druga Karolina Kuskówna. Myślę, że są. Które znoszą prześladowanie w swoich szkołach, ponieważ potrafią na przykład przyznać się do tego, że kwestia czystości jest dla nich ważna, że dziewictwo jest dla nich czymś bardzo istotnym. Są takie współczesne męczennice, oby było takich jak najwięcej, ale też wiemy dobrze, ile jest dzisiaj dziewcząt, dla których czystość nic nie znaczy. Dlatego ona właśnie jest patronką młodzieży, patronką czystości. Pierwszy fragment z Pisma Świętego, który jest zatytułowany Recepta na szczęście w życiu. To jest spotkanie Jezusa z pewnym młodym człowiekiem, który pytał się Boga właściwie, jak być szczęśliwym. Każdy młody człowiek zadaje to pytanie Panu Bogu. Co mam zrobić, żeby być szczęśliwym w życiu? I co Pan Jezus mu odpowiada? Gdy wybierał się Jezus w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy na nim, przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobrze, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To jest nasz cel, o tym wczoraj mówiłem. Pójść, dostać się do nieba, to jest nasz cel życiowy. Wszystko to, co tu na ziemi, ma prowadzić do tego celu. I wiara jest tym kluczem do nieba. No, szczęście, życie wieczne, no to jest właśnie synonim tego szczęścia tu na ziemi i tam później w niebie. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, aby być szczęśliwym tu na ziemi i po śmierci? Jezus mu rzekł: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania.
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj nowej fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Chciałbym teraz cofnąć się do tego miejsca, w którym Jezus zaczyna odpowiadać młodemu człowiekowi. Było konkretne pytanie: co mam zrobić, żeby być szczęśliwym, osiągnąć życie wieczne? Jezus bardzo konkretnie odpowiada: zachowuj przykazania. Bez względu na to, jaki zawód wybierzecie, jaka jest droga waszego powołania, bez względu na to pierwszy warunek szczęścia tu na ziemi i tam zachowywać przykazania. I jakie to są przykazania? Myślę, bardzo dobrze nam znane. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. Tak na marginesie, czy wszystko się zgadza w tych przykazaniach? Z dekalogiem? Czy ktoś zauważył coś dziwnego? Ręka w górę. Jedno z tych wymienionych przez Jezusa nie występuje w dekalogu. Które? Pierwsze nie występuje w dekalogu? Wydaje mi się, że chyba występuje. Nie zawieje. Jest, bez dwóch zdań. Którego nie ma w dekalogu? Nie oszukuj, zgadza się. I co w związku z tym? Coś wyleciało? Nie. Zasada jest taka, że wszystko, co dotyczy się moralności człowieka i co powiedział Jezus, obowiązuje nas dokładnie tak samo jak dekalog. Nie oszukuj. Warto zwrócić uwagę na to, że to przykazanie może nas pozbawić życia wiecznego. Właściwie każde z nich. Nieprzestrzeganie przykazań może nas pozbawić życia wiecznego. I kwestia zabójstwa, i cudzołóstwa, i kradzieży, fałszywego świadectwa, także oszustwa. Dzisiaj, myślę, oszukiwanie jest na porządku dziennym. To w ogóle temat na odrębną konferencję, ale no, z waszej półki na przykład, kiedy uczeń oszukuje, a na przykład kiedy ściąga, więc to tak na marginesie, że jest coś takiego. Jezus mówi: nie oszukuj. Ale też jest przykazanie: nie cudzołóż. Nie cudzołóż, czyli to, co mogłoby być związane w ogóle z kwestią naszej ludzkiej płciowości. No i ten człowiek odpowiada: oczywiście, przestrzegałem tego wszystkiego. Jezus mu mówi, że jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i chodź za mną. Lecz ten młody człowiek spochmurniał na te słowa i odszedł, bo miał wiele posiadłości. Wydaje się, że to był człowiek bogaty, miał mnóstwo pieniędzy. W tamtych czasach rzeczywiście przepaść między tymi, którzy byli bogatymi, a biednymi była ogromna. I te pieniądze były przeszkodą. Ale to jest pewien symbol tego, co jest także w waszym życiu, że to jest jakieś przywiązanie. Młody człowiek może być tak przywiązany do czegoś, że nie chce tego zostawić. Bardzo często jest tak, że na przykład jest jakiś młody człowiek, przywiązał się właśnie chociażby do kwestii związanej z erotyką, do jakiejś dziewczyny, z którą wspólnie popełniają grzechy. I on twierdzi: ja będę chodził do kościoła, będę się modlił, ale nie zrezygnuję na przykład z mieszkania z moją dziewczyną przed ślubem, tak? Albo z jakichś naszych doświadczeń seksualnych. Z tego nie zrezygnuję. A wtedy nie można iść za Jezusem. Wtedy nie można iść za Jezusem. I każdy z nas ma jakieś takie przywiązanie. Pierwszy warunek pójścia za Jezusem i osiągnięcia szczęścia to jest zostawić. Zostawić to wszystko, co może być powodem do grzechu dla nas. Inaczej tego szczęścia nie będzie. Jeszcze raz podkreślę. Przestrzeganie Bożych przykazań jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego, czyli pójścia do nieba. Taki mały slajdzik poprzedni. Może go cofnę jeszcze, jeżeli mi się to uda. Właśnie, 5 krzyży przy drodze. No, domyślamy się. Jechał samochód i uderzył w drzewo. 5 osób zginęło na miejscu. To jest chwila nieuwagi. Ktoś z was już ma prawo jazdy? Ręka do góry. Jest parę osób. I wiecie, to jest rozpędzona masa stali, tak? Tona. Plus minus tona. Chwila nieuwagi może dojść do tragedii.
I w naszym życiu też tak może być. Chwila nieuwagi może dojść do tragedii, chwila zapomnienia. Jest dziewczyna, chłopak, jest ranny, czule przytulają się, tak? Jest naprawdę super. Chwila nieuwagi może dojść do nieszczęścia. Przez jeden, jak jakiś głupi wybryk, chwilę zapomnienia, można zrujnować sobie całe życie, nieodwracalnie stracić szczęście. Czystość w Biblii, no po pierwsze dekalog, nie będziesz cudzołożył, Księga Powtórzonego Prawa, znane nam przykazanie, i drugie, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Zobaczcie, 10 przykazań i 2 poświęcone kwestii czystości. Jakby Bóg sam wiedział, że w tej materii wielu ludzi będzie upadało. I tak rzeczywiście jest, tak rzeczywiście jest. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że to słowo cudzołożył to nie jest słowo, które używamy w języku potocznym. To jest słowo ze staropolszczyzny. Ono jest bardzo konkretne w języku hebrajskim. Te słowa były opisowe i ono znaczyło dla Hebrajczyka mniej więcej coś takiego. Nie będziesz występował przeciwko ciału własnemu i ciału drugiej osoby w sferze seksualnej. Tak by to mniej więcej można przetłumaczyć. Cudzołóstwo w języku polskim, powiedzmy, że jest mniej więcej rozumiane, ale kiedy właśnie prowadziłem pewną lekcję na temat cudzołóstwa z maturzystami, to były różne ciekawe teorie, czym jest cudzołóstwo. I na przykład niektórzy twierdzili, że nie wolno kłaść się, spać do łóżka innego niż swoje własne. Bo to jest cudzołóstwo. To pytałem, czy w takim razie grzechem jest, jak, nie wiem, śpisz w hotelu w nie swoim łóżku, tak? I były trudności z odpowiedzią. To tylko taki mały przykład, jak może to być niezrozumiałe. W każdym razie chodzi nam o to znaczenie, które jest bardzo wyraźnie określone w Piśmie Świętym, że nie wolno występować przeciwko ciału własnemu bądź drugiej osoby w kwestiach płciowości, seksualności. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Jeden człowiek powiedział, no dobrze, to dotyczy przykazania tylko mężczyzn, kobiet. Nie obowiązuje, bo jest wprost napisane, że nie będziesz pożądał żony. Nie ma nic o mężczyzn. Oczywiście wiemy, że tutaj dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I z nauczania Jezusa kolejne fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o czystości. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Kwestia istnienia piekła jest dzisiaj ośmieszana przez media, przez kulturę, do tego stopnia, że kiedy jakiś ksiądz powie zambony coś o piekle, to zaraz jest mu taka łatka przypinana, że no, on pomylił epoki, że średniowieczu się dawno skończyło, przecież piekło nie istnieje. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że piekła nie ma, więc to musi być prawda. Ale jednak, proszę zobaczyć, Jezus bardzo wyraźnie mówi o istnieniu miejsca wiecznego potępienia. I gdyby księża w jakiś sposób starali się ukrywać tą prawdę, no ponosiliby przed Bogiem ogromną odpowiedzialność, że fałszują Boże nauczanie, że coś ukrywają. I niestety proszę zobaczyć, że dwa razy w tym krótkim fragmencie Jezus mówi o kwestii piekła w kontekście grzechów nieczystości. A więc niejako potwierdza się też to, co było w objawieniach dzieci w Fatimie. Najwięcej młodych ludzi idzie do piekła przez grzechy nieczystości. Dlaczego tak się dzieje? Jak myślicie? Ja myślę, że dlatego, ponieważ z tych grzechów bardzo trudno jest się wygrzebać. Tam już wchodzi w rachubę pewnego rodzaju uzależnienie. Tak jak rozmawiam właśnie z tymi młodymi ludźmi, którzy no właśnie przeżywają piekło na ziemi, to oni mówią, że ja jestem od takich doświadczeń uzależniony. Ja jestem seksoholikiem, tak mówię. Jestem tak uzależniony od masturbacji, że ja nie potrafię się na czym innym skupić. To jest uzależnienie właściwie takie same jak uzależnienie alkoholika od alkoholu, narkomana od narkotyków, a myślę, że nawet jeszcze bardziej rujnujące, bo alkoholik, narkoman szkodzi sobie i najbliższej rodzinie,
ale ofiarą seksoholika, erotomana może być każda osoba, którą on spotka na ulicy. Właściwie wszystko może być jego ofiarą. I teraz kwestia tego, co mówi sam Jezus. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Mimo, że to słówko cudzołóż w języku hebrajskim było bardzo jasne i konkretne, to znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że oni tak do końca nie wiedzą, o co z tym chodzi. Przyszli z tym do Jezusa i mówią, ale nauczycielu, wyjaśni nam, o co chodzi właściwie z tym cudzołóstwem. Może byli też tacy, którzy twierdzili właśnie, że tutaj dotyczy to tylko mężczyzn, a może tylko kobiet. A Jezus bardzo ściśle odpowiada. Ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Pożądliwe spojrzenie. Myślę, że ta kwestia była skierowana przede wszystkim do mężczyzn. Mężczyźni są wzrokowcami. Facet, jak to mówi taka jedna znajoma moja, że, co to znaczy, że facet jest wzrokowcem? To znaczy, że na faceta działają bodźce wizualne. Czyli, że facet, jeżeli przyjdzie do domu i żona woła obiad na stole, to on powie, dobrze, dobrze, kochanie, i siada do komputera i przez pół godziny w ogóle nie czuje tego głodu. Ale jeżeli wejdzie do kuchni, zobaczy na stole ten talerz zupy, to drugie, to usiądzie i zje. Taka jest zasada. Na tym polega właśnie bycie wzrokowcem. Że jak coś się zobaczy, to dopiero wtedy gdzieś tam działa apetyt i ma się ochotę to zjeść. Tak samo kwestia spojrzenia u mężczyzn jest bardzo istotna. Pożądliwego spojrzenia. Pożądliwe spojrzenie, czyli pragnienie oglądania jakichś rzeczy, które mogą człowieka pobudzać. Dlatego te wszelkiego rodzaju czasopisma, filmy o treściach erotycznych, pornograficznych, no są tak chętnie kupowane przez mężczyzn. 70% mężczyzn kupuje tego rodzaju czasopismo. Jeżeli chodzi o kobiety, problem tego rodzaju dotyczy 30%. Zatem mężczyźni, młodzi chłopcy widzą w tym źródło jakieś przyjemności, kiedy mogą oglądać sobie jakieś obrazki, które sprawiają im satysfakcję erotyczną, seksualną. Jezus bardzo wyraźnie to piętnuje. Kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Tak mi jeszcze przychodzi do głowy jedna myśl w związku z tym spojrzeniem. No to nie jest tak, że tutaj mężczyźni są osłabieni. No niestety bardzo często tego grzechu nie byłoby, gdyby nie kobieta. Gdyby to nie ona pierwsza, która no właśnie prowokuje te spojrzenia przez jakiś ubiór, właściwie brak tego ubioru. No te kobiety, które pozują do tego rodzaju filmów, gazet, zdjęć, no też nie są bez winy, bo nikt ich pod karabinem nie trzymał na tych sesjach rozbieranych. Tak się składa, że jeszcze zanim wstąpiłem do seminarium, miałem ukończone pewne studia związane z filmem, z mediami, z pracą w mediach, także z fotografiką i bardzo mocno byłem włączony w to środowisko tak zwanego show business. I miałem okazję spotykać różnych ludzi, którzy się profesjonalnie zajmują produkowaniem różnego rodzaju filmów, teledysków, reklam. I także z kobietami, które grają w tego rodzaju filmach. Jeżeli chodzi o tego rodzaju właśnie sesje, filmy rozbierane, to są kobiety bardzo nieszczęśliwe. Ja tak je odbieram, ponieważ szukają jakiejś satysfakcji. Chcą być bardzo dostrzeżone, docenione. I jeżeli nie odnajdą tego w swoim środowisku, w swojej rodzinie, to wtedy wszystko jest na pokaz. Proszę zobaczyć na przykład te talk show. Tam nie ma tematów tabu. Przychodzi jakaś Anna Mucha, na przykład taka aktorka młoda, której celem jest właśnie szokować, czy to strojem, brakiem stroju, tym co mówi, ale po godzinach to jest bardzo nieszczęśliwa kobieta. Bardzo nieszczęśliwa kobieta, która jest totalnie pogubiona i tak właściwie ona nie kontroluje wielu swoich zachowań. Nie tylko ona, wiele jest takich młodych dziewcząt. Robią to też dla pieniędzy, i kiedy zadaje się im pytanie, ale po co to wszystko? No to nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Może tak bardzo pragną miłości, ale nie wiedzą gdzie jej szukać, że tak mocno się pogubiły. No wiele tutaj jeszcze mógłbym podawać innych przykładów, takich różnych aktorek, których nazwiska są wam znane, ale myślę, że ten główny sens został wam tutaj przekazany. W każdym razie myślę, że warto się za takich ludzi modlić, bo to są ludzie bardzo pogubieni i też daleko stojący od Pana Boga.
Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. To nie jest jakaś zachęta do samookaleczania się. Nie znaczy to, że każdy chłopak, który ma problem z pornografią, ma sobie wyłupywać oczy, bo się okazałoby, że na mieście właściwie nie ma faceta sprawnego, tak? Bo wszyscy byliby tylko z białymi latuczkami, choć może jeszcze trochę kobiet też by się takich znalazł. Chodzi o to, żeby odcinać, odrzucać wszystko to, co przywodzi grzech, co jest powodem do grzechu. Jeżeli dla kogoś problemem do grzechu jest internet, jakieś strony na internecie, może lepiej jest w ogóle odciąć sobie dostęp do internetu na jakiś czas, żeby próbować to wyleczyć, jakoś wyhamować. Jeżeli ktoś ma jakieś gazety czy coś, wyrzucić. Ale takim powodem do grzechu równie dobrze mogłaby być druga osoba, dziewczyna, chłopak. I tak jest taki mi znany przykład pewnej dziewczyny, która miała pewnego chłopaka, bardzo zazdrościli jej tego chłopaka wszyscy, wszystkie koleżanki w całej szkole, bo uchodził za najprzystojniejszego. No i ten chłopak po jakimś czasie, czyli po jednej randce, powiedział tej swojej dziewczynie: no słuchaj, wiesz, że jako mężczyzna mam pewne potrzeby i powinniśmy właśnie jakoś sfinalizować naszą miłość w taki sposób satysfakcjonujący dla mnie. Ona domyślała się, o co mu chodzi, i mówi: no wiesz, dla mnie kwestia wierności Bożym przykazaniom jest, myślę, bardzo ważna. Jest bardzo ważna i ja raczej na to nie pójdę. On się zaczął z niej śmiać i mówi, że no ale co ty gadasz, przecież żadna dziewczyna jeszcze mi nie odmówiła, no co ty pierwsza w ogóle tak. Ona mówi, że no słuchaj, no Pan Bóg to jest dla mnie coś bardzo, bardzo ważnego i ja na to nie pójdę. I on się zaczął z niej śmiać, że ty do zakonu powinnaś była iść, no taka ładna i co do zakonu, później nie bądź głupia, nie bądź głupia, nie wiesz co tracisz. I w końcu się zezłościł i poszedł sobie od niej. I zaczął jej wysyłać SMS. Tam dużo SMS-ów, że właśnie nie wiesz co tracisz. A poza tym, jeżeli mnie nie posłuchasz, to ja ciebie rzucę, a wiedz, że za tobą stoi 10 innych w kolejce. No ta nam odpisała: no to dużo szczęścia, że ja ci tego szczęścia nie dam. Jeszcze było kilka SMS-ów, później chłopak dał sobie spokój. I po pół roku on jej napisał SMS-a, że ciągle mi to nie daje spokoju, bo jesteś pierwszą, która postawiła mi jakieś granice. Pierwszy raz spotkał jakąś taką dziewczynę i mu to przez pół roku nie dało spokoju. I to była dla niego, to był taki wstrząs, tak, dla jego pych, taki typowo męski pych. Wstrząs, że jakaś dziewczyna się znalazła, która dała mu kosza, bo powiedziała: słuchaj, nie jesteś pępkiem świata. Ktoś jest od ciebie silniejszy, ważniejszy w moim sercu. To jest właśnie Bóg. I to był pierwszy krok dla jego nawrócenia. On później gdzieś chyba nawet pojechał na jakieś rekolekcje, gdzie próbował tę sprawę sobie ułożyć. Nie wiem, jakie są tam jego losy, ale to jest tylko przykład, że czasami lepiej rzucić chłopaka, który może przywodzić ciebie do grzechu, albo taką dziewczynę, niż stracić coś o wiele cenniejszego, miłość Boga i w ostateczności życie wieczne. I myślę, że jednak w większości przypadków problem dotyczy najpierw tych półśrodków, czyli gazet, filmów, internetu. Najpierw tu trzeba to opanować, kontrolować. Warto się modlić, zanim włączysz komputer. Panie Boże, dopomóż mi, żebym wiedział, co oglądam, na co moje oczy patrzą. Warto się modlić. I przede wszystkim, jeżeli już pojawi się tego rodzaju grzech, do spowiedzi, natychmiast do spowiedzi. Ja znam takich, którzy potwierdzają, że to jest skuteczne, że potrafią co tydzień chodzić do spowiedzi, nawet co parę dni. Pokażę mu Pawła, bo to jest sakrament uzdrowienia. Jeżeli jest grzech, to znaczy, że zły duch wchodzi w życie człowieka. W sakramencie następuje to odcięcie. Na jakiś czas jest spokój. Trzeba ciągle walczyć. No i po jakimś takim doświadczeniu częstej spowiedzi następuje całkowite uzdrowienie. Tak więc to są konkrety. I tak jeszcze na marginesie właśnie w kwestii pornografii. Kiedyś jeden polityk bardzo zabiegał o to, żeby zalegalizować pornografię, co w sumie już jest faktem w Polsce. No i jedna dziennikarka go zapytała, czy pan lubi pornografię? On mówił: tak, lubię pornografię. A czy pan uważa, że pornografia szkodzi? Nie, nie uważam, żeby pornografia komukolwiek szkodziła. Wręcz przeciwnie. I pyta go dalej: a co pan uważa na temat tych kobiet, które pozują do takich filmów czy zdjęć? I on powiedział: no to są bardzo ładne, atrakcyjne kobiety i dobrze, że dzielą się swoim ciałem.
I ta dziennikarka zadała mu ostatnie pytanie. Proszę pana, a co by pan zrobił, jakby pan zobaczył własną córkę na takiej rozkładówce? Jego zamurowało i temat się skończył. Już nigdy ten człowiek nie wypowiadał się na tematy związane z pornografią. Kolejny fragment. Albowiem to jest z listu świętego Pawła. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać swoje ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. No ten fragment myślę jest trochę trudniejszy niż ten wcześniejszy, ale myślę, że pewne rzeczy możemy z tego wyłuskać. W pierwszym zdaniu Pan Bóg chce, abyśmy się powstrzymywali od rozpusty. Powstrzymywali się od rozpusty. Obowiązują nas przykazania. I abyśmy utrzymywali nasze ciało w świętości i w czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. I w kolejnych zdaniach mamy takie wezwanie: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Niech nikt nie oszukuje brata swego w tej sprawie. Mamy wiele oszustwa dzisiaj, właśnie te wszystkie kolorowe gazetki typu Prawo, Prawo Wer, które tam nastolatki chętnie oglądają. I tam jest dużo oszustwa i kłamstw na tematy związane z ludzką sferą płciowości i seksualności. Tam na przykład są porady jakiejś pani Kasi, która w ogóle nie istnieje. I to są porady tego rodzaju, że pisze 13-latka do tego, czy może rozpocząć współżycie z chłopakiem. Ona odpowiada: tak, jak najbardziej, to jest twoja naturalna potrzeba. Pisze chłopak, który jest totalnie uzależniony od masturbacji, że on widzi jakiś problem. Ona mówi: nie martw się, wszystko jest w porządku, ty się rozwijasz, ty dojrzewasz, ty musisz jakoś dawać sobie ulgę. To są kłamstwa. W ten sposób człowiek niszczy się. Jakiś czas temu spotkałem taką pewną młodą absolwentkę Wydziału Psychologii i Seksuologii Uniwersytetu w Poznaniu. Ona założyła swój własny gabinet terapeutyczny i ona w pewnym momencie przyszła do mnie i mówi: Sławek, powiedz mi, co mam robić, bo to, co ja się uczyłem na studiach, ma się nijak do mojej wiary i do tego, w jaki sposób ja pomagam moim pacjentom. Bo mnie na studiach uczyli, że jeżeli jakiś chłopak ma problemy z masturbacją, to on powinien jak najbardziej w tym dalej się realizować. A ja wiem po moich pacjentach, że jest wręcz przeciwnie, że to im szkodzi, że oni powinni się od tego odciąć. Gdzie jest prawda? Więc proszę zobaczyć, nawet na uczelniach wyższych jest tyle zakłamania w tej nauce, takie silne wpływy jakichś środowisk, lobbystów, że ona sama ze swojego krótkiego doświadczenia pracy jako seksuolog stwierdziła: nie wszystko, czego mnie uczyli, jest zgodne z prawdą. A więc niestety tego oszustwa dzisiaj nie brakuje. I w ostateczności ostrzeżenie Pana Boga. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Ta kobieta mówiła mi później, że ona to w zasadzie po każdej takiej sesji powinna iść do spowiedzi, bo ona czuje, że oszukuje swoich pacjentów. Tak na marginesie, jeżeli w poprzednim slajdzie pojawiło się ostrzeżenie względem ludzkiego możliwości potępienia przez grzechy nieczystości, to mam wrażenie, że czyni się tak też dlatego, bo bardzo wiele grzechów zatajonych, które są zatajone przy spowiedzi, to właśnie z tej sfery seksualnej. Gdzieś jest jakiś taki wstyd przed mówieniem o tym, a grzech jest odpuszczony wtedy, kiedy jest nazwany po imieniu, kiedy nie owijamy go w bawełnę. I tak na przykład ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, że zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu w myślach i w uczynkach. Czy to może być wyznanie grzechu? No nie, bo to nic nie mówi kapłanowi. Bo o co by tu chodziło? Że przyjdzie mąż, który zdradził swoją żonę i powie, że zgrzeszyłem przeciwko czystości. To nie ma nic wspólnego z wyznaniem grzechu. Grzechy trzeba nazywać po imieniu. Nie ma się co wstydzić, co sobie ksiądz o mnie pomyśli, bo księża po pierwsze to zapominają natychmiast, to jest też taka łaska tego sakramentu. Poza tym właściwie większość spowiedzi to są grzechy. I naprawdę to nie robi wrażenia na kapłanach w tym sensie, że mieliby właśnie zobaczyć jakąś tę Kaśkę, Anię po latach dwóch i: o, to ta Anka, ona mi się spowiadała z tego, że była nieczysta, o matko, ta Anka to taka jest.
Nikt, żaden kapłan tego nie będzie pamiętał, nie będzie kojarzył. Pamiętajcie, spowiadacie się nie przed kapłanem, ale przed Panem Bogiem. I Bogu wyznajcie swoje grzechy. A to już Pan Bóg sprawia, że kapłani naprawdę o tym zapominają, nie pamiętają. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ja osobiście bardzo się cieszę, ilekroć ktoś przychodzi spowiadać się i potrafi naprawdę tak sobie samemu dołożyć w sakramencie pokuty, przez tą swoją odwagę. Sobie samemu dołożyć, bo ja się wtedy cieszę, że to jest konkretne zwycięstwo nad złym duchem. Widziałem kiedyś taki obraz, właściwie to ja go nie widziałem, ale ktoś mi opowiadał ten obraz, jak go zobaczyłem w swojej wyobraźni. Taki obrazek, że jak wygląda spowiedź, że jest ksiądz, że jest penitent, który się spowiada, za księdzem stoi Jezus Chrystus, tak właściwie jakby to była jedna osoba. I po jednej stronie jest anioł, który jakoś błogosławi tej osobie, która się spowiada, a zaraz za penitentem stoi zły duch, szatan, który trzyma go za usta tego, kto się spowiada. I tak często jest. Dlatego wiele tych spowiedzi jest nieważnych, bo grzechy są zatajone, nie zostały nazwane po imieniu. A poza tym proszę zobaczyć, jeżeli ktoś już żyje w tego rodzaju grzechach, na przykład mieszka sobie dziewczyna z chłopakiem, to naprawdę wiele trzeba, żeby poszła do spowiedzi, żeby uzyskała rozgrzeszenie. Dlaczego? Bo warunkiem otrzymania rozgrzeszenia jest postanowienie poprawy. Trzeba się odciąć od tego grzechu. A to bardzo trudno oczekiwać, że taka dziewczyna wyprowadzi się od swojego chłopaka. I kolejny fragment z listu do Koryntian. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Jesteście świątynią Boga. Świątynia Boga to nie tylko Kościół, ale każdy jeden z was. Twoje ciało jest świątynią Boga. Twoje ciało jest świątynią Boga. Ciało każdej z was jest świątynią Boga. Mieszka w was Bóg. Bóg jest właścicielem waszego ciała. I tylko On ma prawo do waszego ciała. On jest tworzył. On jest właścicielem waszych ciał. Nawet ty sama nie jesteś właścicielką swojego ciała, czy właścicielem swojego ciała. To jest jakiś dar, coś, co dostałeś w depozyt, masz o to dbać, ale nie możesz nim rozporządzać na lewo i na prawo. Pod pewnymi warunkami prawo do twojego ciała da Bóg innej osobie. Pod pewnymi warunkami, to znaczy w sakramencie małżeństwa. Wtedy twój mąż, twoja żona będzie miała i to też pewne ograniczone prawo do twojego ciała. Ograniczone, ale w jakimś sensie miałaby prawo do twojego ciała, miałaby prawo oglądać twoją nagość, korzystać z twojego ciała, dotykać cię. Ale to tylko i wyłącznie za Bożym przyzwoleniem, za Bożym błogosławieństwem. I to jest tylko i wyłącznie sakrament małżeństwa. Wcześniej nie ma takiej możliwości. Nikt z nas nie ma prawa do swojego ciała, do ciała innej osoby. I tu też jest taki konkretny argument, dlaczego no grzechem jest oglądanie pornografii. Bo nikt z nas nie ma prawa oglądać czyjejś nagości. Bo nie jesteśmy właścicielami ciał innych ludzi. Tutaj też chodzi po prostu o godność, o zachowanie godności. I kolejny fragment. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Fragment bardzo podobny do tego wcześniejszego. No właśnie, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Tutaj się nie da nic dodać, ani ująć. To jest konkret, tak konkret, taki jasny, że to jest wszystko kawa na ławę, tak? Proszę zobaczyć kwestię homoseksualizmu, ani mężczyźni współżyjący z sobą. No nie może z jednej strony być Słowo Boże, które jawnie piętnuje homoseksualizm i z drugiej strony jakieś teorie, które mówią, że to jest naturalne miłość mężczyzny, kobiety do kobiety, wyrażająca się także w stosunkach seksualnych. To nie może być naturalne, bo gdyby to było naturalne, to by znaczyło, że tak to stworzył i chciał Bóg, a Bóg tego nie chce. Tak więc bardzo konkretna odpowiedź z gruntu wiary, dlaczego no, absolutnie związki homoseksualne są niedopuszczalne, grzeszne.
ale też mamy tutaj bardzo jawne odniesienia właśnie do rozpusty, do cudzołóstwa, rozwiązłości. Warto sobie to zdanie zapamiętać i zwłaszcza ostatnie zdanie, nie odziedziczą Królestwa Bożego. No i taki mi się przypomniał fragment, nawet chyba mam taką gazetkę, z której teraz skorzystam, że straszne jest nie odziedziczyć Królestwa Bożego. Ostatni numer miesięcznika Miłujcie się jest bardzo ciekawy artykuł o takiej włoskiej mistyczce, która się nazywa Natuzza Evola. Zmarła 2 lata temu, dlatego o niej pewnie nie słyszeliśmy. Ona była mistyczką, to znaczy Bóg ją obdarzył szczególnymi darami, charyzmatami. No, między innymi miała stygmaty, tak jak ojciec Pio. Mogła widzieć zmarłych ludzi. Rozmawiała z duszami czyśćcowymi, z duszami potępionymi, z duszami zbawionymi i te dusze mówiły jej, no dlaczego poszły do nieba albo dlaczego są potępione. I właśnie jest tutaj kilka zapisów odnośnie dusz potępionych, które przyszły do niej i o to, co jej mówiły. To wiele osób to słyszało, to nie jest tak, że jakaś kobieta coś sobie roiła, no to są konkretne świadectwa, dowody, tam były grupy ludzi, które to słyszały. I tutaj jest taki zapis. No, od pewnego momentu, kiedy przyszły dusze zmarłych do tej kobiety. Zaraz potem słychać było inny głos, ponury, ochrypły i dyszący, który mówił: jestem Rafaele Barbuto z Porto Salvo. Nikt z zebranych nie znał go. Głos mówił dalej: jestem skazany na wieczny piekielny ogień, dlatego że zniszczyłem jedną dziewczynę. Strzeżcie się przed popełnianiem grzechów nieczystości. Nie gorszcie innych, szanujcie kobietę. Jeszcze taki jeden fragment, który tutaj mówi... No właśnie. Jestem potępiona na wieki, bez żadnej nadziei i ulgi. Nic nie możecie mi pomóc. Pomyślcie o swojej wieczności, póki jeszcze macie czas. Uwiodłam kapłana. Wiele razy popełniałam ten sam straszny grzech. Nie chciałam się nawrócić i znienawidzić grzechu nieczystości. Teraz jestem zatracona na zawsze. Kiedy umarłam, Jezus powiedział mi: Katarzyno, niebo nie jest dla ciebie. Jeszcze jeden fragment, którego właśnie tutaj szukam, który przedstawia to, jakie jest piekło. No nie mogę tego znaleźć, bo ten artykuł sięga kilku stron. W każdym razie jedna z tych dusz przyszła do tej natudzcy i mówi, że jestem potępiona, na czym polega piekło. I on powiedział tak, że gdybyśmy się dowiedziały, że nasze męki w piekle będą trwać tyle lat, ile jest ziarenek piasku na ziemi, byłybyśmy przeszczęśliwe. Niestety, te męki będą trwać wiecznie. I ta metafora zapadła mi w pamięć, że byłyby te dusze szczęśliwe, wiedząc, że ich męki w piekle będą trwać tylko tyle, ile jest ziarenek piasku na ziemi. Niestety, to się nigdy nie skończy. W tej samej gazetce znalazłem kilka danych statystycznych odnośnie tego, jakim problemem dzisiaj jest pornografia. Myślę, że warto poznać trochę cyfr. Co mówią liczby o internecie w Stanach Zjednoczonych? Otóż 12% wszystkich stron w internecie zawiera pornografię. W ciągu każdej sekundy wydaje się na pornografię $3075. 28 258 internautów ogląda pornografię przez każdą sekundę. To jest tylko dotyczące Stanów Zjednoczonych. 40 milionów Amerykanów jest stałymi klientami stron pornograficznych. Co trzecia osoba oglądająca pornografię jest kobietą. 70% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat każdego miesiąca zagląda na strony pornograficzne. Internet pornograficzny w USA ma roczne obroty w wysokości $2,84 miliarda. Cały przemysł pornograficzny na świecie obraca $4,9 miliardami rocznie. 25% haseł wpisywanych do wyszukiwarek internetowych jest związanych z pornografią, czyli 68 milionów dziennie. 116 tysięcy zapytań dziennie dotyczy pornografii dziecięcej. 35% plików ściąganych z internetu to pornografia. 34% użytkowników internetu ma niezamierzony kontakt z pornografią.
20% mężczyzn przyznaje się do oglądania pornografii w internecie w godzinach pracy. Tyle tych danych statystycznych. Powoli musimy dobiegać końca jeszcze. Droga krzyżowa, najważniejsza część. Dlatego pozwolę sobie tylko jeszcze jeden fragment wam pokazać, co pisze katechizm Kościoła katolickiego na temat czystości. Jest to bardzo konkretna odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale ile sobie możemy pozwolić? Gdzie jest grzech, a gdzie tego grzechu nie ma? Takie pytanie często księża słyszy. I jaka jest odpowiedź? Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie odkryją wzajemny szacunek. Będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości. Bardzo ważne zdanie. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Przyniosłem jeszcze taką jedną książeczkę, w której zawarte są wyniki badań przeprowadzonych w liceach w Polsce 3 lata temu. Zadano młodzieży pytanie, dlaczego warto czekać z seksem do ślubu. Odpowiedzi podzielono na dwie grupy, odpowiedzi dziewcząt i chłopaków. Dosłownie przeczytam tylko kilka z nich, abyście wiedzieli, co młodzi ludzie na ten temat myślą, jakie mają odpowiedzi. I to tylko dosłownie kilka z tych odpowiedzi. Można kochać tylko czystym sercem. Zachowuję czystość, bo chcę się uczyć miłości i zostać kochającą żoną i matką. Postanowiłam poczekać, ponieważ najpiękniejszym darem dla małżonka jest dziewicze serce i ciało. Zachowanie czystości do ślubu to najlepszy filtr na nieodpowiedzialnych facetów. Jeśli kocha, poczeka. Jeśli nie chce poczekać, nie kocha, a chodzi mu tylko o seks. Bardzo mądre zdanie. Seksualność jest sferą zbyt ważną i piękną, aby się nią bawić. Czystość, a nie prezerwatywa, chroni przed zranieniami emocjonalnymi. Czystość czyni ludzi pięknymi. Zachowują czystość ze zwykłego szacunku dla siebie. Nieczystość poniża. Niektórzy żyją jak zwierzęta. To nie dla mnie. Nie chcę mieć reputacji łatwej dziewczyny. Trzymam się tradycyjnych, wypróbowanych wartości. Grzech ciężki zabija duszę. Mam dopiero 16 lat. Chcę się cieszyć życiem. Dlaczego mam tworzyć sobie problemy, które mnie przerastają? Mężczyźni cenią dziewice, zwłaszcza jako kandydatki na żonę. Łatwych dziewczyn używają, potem je zostawiają. Kilka minut zrujnowałem sobie radość życia na długi czas, nigdy więcej. Przez seks rozpadają się przyjaźnie. Nie ma nic gorszego niż ciężki grzech, tylko naiwni myślą, że to im nie zaszkodzi. Jeśli sama nie będę siebie szanować, to inni też nie będą mnie szanowali. Najbardziej zależy mi na Panu Bogu. Raz utraconego dziewictwa nie można odzyskać. Lepiej je zachować dla mężczyzny, z którym będzie się przez całe życie. Była taka jedna dziewczyna w pewnej szkole średniej, której bardzo dokuczano z tego, że była jedyną dziewicą w całej klasie. Bardzo ją poniżano z tego powodu i kiedyś była lekcja na ten temat. Wszystkie dziewczyny zaczęły się śmiać i rzuciły się na tą jedną, mówiąc do tego nauczyciela, że nas to już nie dotyczy, tylko ta jedna jest dziewicą, pójdzie do zakonu. I ta dziewczyna nic się nie odzywała, ale mądrze odwróciła się do tej, która najbardziej ją atakowała i powiedziała jej: słuchaj, taka jak ty, to ja mogę stać się w jednym momencie, ale ty już nigdy nie staniesz się taka jak ja. Dziewczynę zatkało i już od tej pory temat nie był w tej klasie poruszany. Jakie są jeszcze odpowiedzi chłopaków? Postanowiłem poczekać, bo istnieje coś takiego jak wierność przed małżeństwem. Muszę przed małżeństwem pozostać wiernym swojej przyszłej żonie. Zachowuję czystość, bo chcę być wolny. Zachowuję czystość, bo chcę szanować dziewczynę. Przeciętność i łatwizna nie interesują mnie. Lubię trudne wyzwania. Jestem odporny na mody. Zdrowe ryby płyną pod prąd, a z prądem zdechłe. Z zasady nie wykorzystuję dziewczyn, nawet gdyby były głupie i same tego chciały. Jeszcze dosłownie kilka. Walczę o czystość, bo nie walcząc przegrywa się nawet wieczność. Walczę o czystość, bo, cytat, tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.
Słowa te powiedział Jan Paweł II. Znam je na pamięć. Zależy mi na udanym małżeństwie i rodzinie. Nie zawiodę się. Wiem, komu uwierzyłem. I to ostatnie zdanie niech będzie już taką puentą dla tego tematu. Tylko Bóg wie, co da człowiekowi szczęście. Tylko On wie, jakiego rodzaju miłość będzie trwała przez całe życie. I w jakim związku ta miłość będzie kwitnąć. Kwitnąć przez długie, długie lata, a nie tylko przez jeden dzień, przez jedną noc, przez rok. Taka stara zasada na koniec, którą gdzieś ostatnio często słyszę. Kto śpi ze sobą przed ślubem, po ślubie śpi osoba.